witamy się z wami z kolejnego weekendowego vloga. Tym razem zastała nas majówka. Majówka, właśnie to chciałam powiedzieć, że witamy się z majowego vloga, bo mamy 1 maja. Tak, niestety pogoda nie dopisuje. No niestety. O! Także mimo wielu zapewnień, zapowiedzi i planów, które mieliśmy na ten dzień, nasza himalajska zaraz się z wami rozłączy, ale może zdążę i uda mi się jeszcze powiedzieć, że dzisiaj nigdzie nie wyjdziemy, ale zrobimy przepis na coś fajnego, smacznego i pysznego, co już było w naszych vlogach. Tak, było. A była to baklawa. Baklawa, tak, otrzymaliśmy ją od naszych widzów, od Agnieszki i od jej rodziny, od męża i od synka, więc bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Agnieszka przesłała mi przepis na baklawę, bo na pewno kojarzycie, jej mąż jest z Azerbejdżanu i przysłali nam tą baklawę, bardzo nam smakowała, więc dzisiaj spróbujemy ją sami zrobić. Tak, a pogoda ku temu sprzyja, bo tak, pyszna, słodka baklawa z czymś ciepłym do picia przy takiej pochmurnej, deszczowej pogodzie będzie czymś fajnym. Także zapraszamy, oglądajcie. No i co, jak pogoda się zrobi. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że te majówki to zawsze są pechowe, bo jak zdawałam maturę, a to już było kilkanaście lat temu, bo w tym roku kończę 28, to powiem wam, że nawet śnieg leciał w majówkę. No. To tyle chciałam dodać od siebie. I co, idziemy robić baklawę? Tak, a jak pogoda będzie fajna, to gdzieś wybędziemy. Tak, jakiś spacer. No może jutro się trochę poprawi przynajmniej. 3 dni walki przed nami. No. Peace yo. No, idziemy. Chodź himalajstka. No, dobranoc. Dopiero wstałaś, ale dobranoc. Ja chciałam wam jeszcze pokazać nowe kokardki, które niebawem się pojawią i będą w formie spineczki i opaski bezuciskowej. Na razie testuję Hania na spineczce. Tak się dzielisz z tatinkiem? Ty jesteś super dziewczyna. Daj jeszcze trochę. Daj tatusiowi, teraz nie dasz. Myszka? Daj no, tatusiowi. Piękna dziewczyna. Trzeba się dzielić. No, bardzo dobrze, Hanuśku. Baklawę zaczynamy od obrania 0,5 kg orzechów włoskich. I powiem wam, że to już jest dla mnie wyzwanie. To już jest dla mnie trudne, bo jako miłośnik orzechów muszę się powstrzymywać, żeby ich nie zjeść. Właśnie. Zrobiliśmy to tak, że daliśmy je do piekarnika na chwilę, żeby po prostu ta skórka gorzka nam, wiecie, odeszła. No właśnie. No i obieramy, a część już obranych wyławiam, znowu obiorę i znowu wyławię. I tak 0,5 kg. Mhm. Bo tyle potrzebujemy, 0,5 kg orzechów włoskich. Dobra, orzechy mamy obrane, udało się, tak mniej więcej powiedzmy, więc teraz będziemy je blendować, tylko nie blendujemy je na taki drobny, wiecie, mak, tylko tak, no nie wiem, zobaczymy. Po prostu, jak. Ale może jeszcze powiedzmy, co w ogóle będzie potrzebne. Tak, tak, co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny cukier waniliowy, 2 opakowania, na razie będziemy używać 1, ale to a, mogę coś powiedzieć? No. Wszyscy, w tym ja też, no, zawsze mówią waniliowy. A patrzcie, to jest cukier. Wanilinowy. Spoko. Na razie będzie nam potrzebna 1 szklanka cukru. No i najważniejszy chyba składnik, czyli ciasto filo. Agnieszka pisała, że jak wiecie, jak nie uda nam się kupić ciasta filo, to mamy kupić ciasto francuskie, bo też czasem robią właśnie z francuskim. No jakoś trzeba się ratować, nie? No, no. Ale jest jeszcze jeden składnik, który nam zapewni odpowiednią słodkość tego ciasta. Hanusia! No o tobie mowa. Bierzemy się do roboty. No, migające gwiazdki. Ręce myłam, więc... Oje! Oje! Mama, ty się zawalat. Mogliśmy je lepiej obrać, ale szczerze... No, miejmy nadzieję, że to nie popsuje przy takiej ilości cukru z tego smaku, że nie będzie gorzkie, nie? Bo to... A właśnie, bo to nie będzie fit ciasto. Dobra, wiecie co, tak. Jak ktoś chciałby i liczy na to, że to będzie fit, to nie. Tu będzie dużo cukru, to będzie słodkie i będzie dobre. Orzeszki mamy zblendowane. Jak widzicie, tak nie za bardzo. Trochę większych, trochę mniejszych. I no i jedziemy.
torebeczka cukru wanilinowego, jedno opakowanie, hops, i szklanka cukru. Mhm. I wszystko musimy wymieszać po prostu. Tomaty miesza. Tomaty miesza. O kurczę. Ja się spodziewam, o co tu będzie chodziło. Pewnie będziemy robić warstwy tego ciasta. W piekarniku ten cukier nam się tak skarmelizuje z orzechami, nie? Mhm. No wygląda fajnie. Na propsie. Wiecie co? Zmiana dekoracji, czyli ciasto francuskie jednak. Powiemy wam, że no wycykaliśmy się, nie? Tego filo, bo nie wiem, nie znamy przepisów, bo Agnieszka napisała tak jakby na ciasto francuskie, bo stwierdziła, że prawdopodobnie nie dostaniemy tego filo, więc my wolimy nie ryzykować i robimy to z ciastem francuskim. Dostaliśmy filo, nie mieliśmy wcześniej spalnego kontaktu z ciastem. Właśnie jak otworzyliśmy. Otworzyliśmy je i tak, kurczę, cienkie to takie, nie? No i 7 arkuszy w jednym, w ogóle... Nie, pokonało nas to ciasto. Pokonało nas, no. Wracamy do przepisów Agnieszki i łatwo dostępnego ciasta francuskiego. Musimy je podpiec, nie? Tak. Potrzebujemy tak samo jak z tym filo dwa ciasta francuskie. No i co będziemy robić? Jedno to ciasto francuskie zaraz otworzymy i podzielimy na dwa kwadraty równe, czy prostokątne. Zobaczymy, co nam się uda, bo my właściwie nie mamy kwadratowej blachy do pieczenia, tylko prostokątną, więc będzie takie urozmaicenie. Ciasto francuskie dzielimy na dwie połówki. My sobie jedną połówkę rozwałkowaliśmy trochę. I dajemy te dwie połówki do piekarnika i podpiekamy jak Paulina. 160 stopni, na 160 stopniach, tak do zarumienienia się. No. Agnieszka napisała. Czyli troszkę. I w ogóle pokażę wam potem patent na prostokątną formę. Bo my z prostokątnej będziemy chcieli zrobić kwadrat. No, zobaczymy, czy nam wyjdzie. Jak nam wyjdzie, to będziecie mogli sobie skorzystać. Jak nie, to będziecie wiedzieli, żeby tak nie robić. A to dobra, do piekarnika ląduje. Zaczynamy składanie. Tak, zaczynamy składanie. Jeszcze pokażemy wam nasz patent na kwadratową blachę. Jeśli macie prostokątną, tu są woreczki ryżu, no i co, już się będzie trzymać, nie? I na spód dajemy pierwszą warstwę ciasta tego surowego, nie tego podpieczonego, surowe ciasto. Następnie układamy to warstwę orzechów i będziemy skrapiać olejem taką warstwę orzechów. Zmiana. Warstwa orzechów została nałożona, teraz Mateusz będzie kropić olejkiem. Tak, oczywiście nie pół szklanki na tą warstwę, pół szklanki na całe ciasto. Na całe ciasto. No i kropimy! Jakby wszyscy na świecie mieli taką radość z pierdół jak dzieci, to by było spokojnie, nie? Buzi daj mamie! Jeje. Ciasto te podpieczone mamy już wyłożone. Nie wiemy, czy to jest złocisty kolor, ale stwierdziliśmy, że takie będzie dobre. I nakładamy kolejną warstwę orzechów. I oczywiście znowu będziemy kropić te orzechy olejem. Wszystkie warstwy mamy gotowe, czyli na dole surowe ciasto, orzechy, podpieczone ciasto, orzechy, podpieczone ciasto, orzechy, surowe ciasto na górze, no i my trochę ryżu w boku, żeby forma była bardziej kwadratowa. I teraz wykroimy sobie tu rąby, ale można też kwadraty w sumie. No to lecimy. O, tak polecimy. Takie? Tak, no to obojętne. Mamy pokrojoną baklawę i teraz ląduje, tak, i teraz ląduje w piekarniku na 160 stopni na 30-40 minut. W międzyczasie, kiedy piecze nam się ciasto, musicie sobie zrobić taki syrop. Szklanka wody, szklanka cukru i to drugie opakowanie proszku do pieczenia. Całość rozpuścić i zagotować. Patrzcie, jak pięknie prezentuje się ciasto. No wyszło chyba wyśmienicie. I patent z ryżem. Też się udało? Też się udało, także polecamy. I teraz na sam koniec, jak ciasto troszkę ostygnie, musimy podlać je naszym słodzikiem, czyli wodą z cukrem i z cukrem wanilinowym. W te pory. Chyba całego nie wlejemy, całej mikstury, bo to może być za słodkie, nie? Jeżeli spróbujemy potem kawałka i najwyżej dosłodzimy. No, ale w sumie to coś zleciało. Ale w sumie to, jeśli Agnieszka tak napisała, a ich baklawa była bardzo dobra, więc no w sumie trzeba zrobić tak, jak
napisała, to by pisała, że nie mamy całego wlewać. W sumie racja. Hejo, baklawa już gotowa, jest przepyszna, bo już oczywiście musiałam skosztować, jak była jeszcze ciepła. My sobie pijemy z Mateuszkiem kawkę, Hanusia tu biega, bawi się, jest już po drzemce, no ale jeszcze do kawki teraz tak oficjalnie sobie zjemy, nie? Aha, jedyna rzecz, która jest chyba źle zrobiona, to, że są chyba troszkę jednak za duże orzechy, nie? Agnieszka miała jednak bardziej zmielone, ale to w niczym nie przeszkadza, smak jest dobry. Dzięki Aga za przepis. Dziękujemy wam za przepis. Udało się. O, przyszła. Pici. Ty też byś chciała spróbować kosztować. Bomba. No, dobra. Polecamy. No, zróbcie sobie, bo jest naprawdę pyszna. Nie jest to fit, ale dlatego też jest skrojone na takie małe kawałeczki, żeby po prostu odpowiednio małą porcją się raczyć. No właśnie. My sobie je nie dekorowaliśmy, bo w sumie nam zabrakło orzechów. Ale jakbyśmy mieli pistację, to byśmy sobie dali po małej pistacji na górę. Tak. I co jeszcze ja chciałem dodać? Zaraz, Myszko. Nie wylewajcie całego tego płynu na koniec, bo u nas to wyszłoby za dużo. No, jednak takie za mokre by się to zrobiło. A tak jest bomba. Witajcie 2 maja. Mateusz już ma pamiątkę ze spaceru na skałce. Osrał mnie ptak. No, tak było czasem. Osrał mnie ptak, daj mi tę brelę. Aha. Nie, obsranej tej nie chcę. Jesteśmy na spacerze na skałce. Jak widać, jeziorko jest za nami. Ludzi... Bo pogoda ciutkę lepsza. No, nie? Ciutkę lepsza, ale widać, że może jeszcze dzisiaj popadać. Oj, chyba widzicie? Popada. I powiem wam, że ludzi, jak przyszliśmy tu, bo byliśmy tu wcześniej, około 10 rano, więc nie było aż tak dużo. Teraz jest troszkę więcej, ale i tak nie ma tak dużo jak zwykle, nie? Wiecie, w takie upalne dni i w ogóle... Czyli to jest coś, co lubimy, bo my nie lubimy, jak jest dużo ludzi. No, a że jest mało, to nam to jest dzisiaj dobrze. No i wybraliśmy się tu na spacer, bo jak jest okazja, żeby tej majówki nie przesiedzieć w domu, no właśnie, to trzeba wyjść. Trochę się przewietrzyć, wiecie jak jest. W naszych maseczkach, o w ogóle zobaczcie, jaki mam fajny komplet. Maseczka i opaseczka. Wszystko gra. Design jest. No ale też powiem wam, że przyjechaliśmy tu i powiem wam, zdradzę wam tajemnicę, czy wracam do pracy, czy też nie. Tak. Bo pytacie często o to, więc już dzisiaj ta tajemnica w tym vlogu zostanie rozwiązana. Taka tajemnica, nie tajemnica, no. Nie? No ale jak tak często pytacie i was to ciekawi, właśnie, to właśnie. Paulinka wam powie, właśnie. Czy wraca, czy nie. Dowiecie się. Kochani, nadszedł ten moment, żeby zdradzić wam, czy wracam do pracy, czy też nie. Wielu z was mnie o to pytało już przez dłuższy okres czasu. Były to też pytania często powtarzające się do Q&A. Q&A jeszcze nie udało nam się nagrać, ale chciałabym wam się odpowiedzieć na to pytanie, czy wracam do pracy, czy też nie. Ale zacznę od tego, że 4 miesiące temu zapisałam Hanię do publicznego żłobka. Hania jest w tych żłobkach, bo mamy 3 publiczne w Rudzie Śląskiej. Na jakichś tam pozycjach przeszło 200, więc marne są szanse, że się dostanie. Chyba już zdąży pójść do przedszkola, zanim się dostanie do publicznego żłobka. Więc od razu moja rada taka, bo u nas w Rudzie Śląskiej odbywa się to przez internet. Możemy zapisać dziecko przez internet, więc od razu wam radzę, że jeśli chcecie, aby wasze dziecko miało szansę w ogóle dostać się do żłobka, to proponuję od razu po urodzeniu dziecka zapisać to dziecko do żłobka. W każdym razie no publiczny żłobek w naszej sytuacji by teraz odpadł, no bo niestety nie ma miejsca. No ale do sedna. Nie wracam na razie do pracy. Taka jest nasza wspólna decyzja z Mateuszem. Kiedy rok temu byłam w ciąży, w styczniu Mateusz był na wypowiedzeniu, w marcu rodziłam. No ale na szczęście Mateusz znalazł dobrze płatną pracę, więc mogę sobie po prostu na to pozwolić. Możemy i na razie zostaję
zostaje z Hanią w domu, z czego bardzo się cieszę. Oczywiście moja mama mogłaby zajmować się Hanią, ale myślę, że to też jest takie obciążenie jednak do tych babci, do rodziców, którzy zajmują się wnukami, bo to jest jednak, wiecie, cały tydzień od poniedziałku do piątku po 7 godzin, bo powiedzmy, że te przerwa na karmienie mogłabym sobie z niej skorzystać, no ale zajechać do Katowic, przyjechać, no to wiecie, to jest bardzo, bardzo jednak obciążające. No mogłabym też zrobić, że zapisać Hanię do żłobka prywatnego na przykład na 3 dni, a mama zajmowałaby się nią 2 dni. Albo wrócić na 2/3 etatu, czy jakoś, no po prostu nie na cały etat. O tym też myślę, może tak zrobię, ale na razie stanęło na tym, że nie wracam do pracy i zostaję z Hanią. Nie jestem w stanie wam powiedzieć i określić, jak to będzie, ile zostanę z Hanią. Wypisuję urlop na te 35 miesięcy, bo tyle trwa, a urlop wychowawczy możemy w każdej chwili przerwać, więc jeśli po prostu będzie taka potrzeba, czy sytuacja się zmieni, to po prostu sobie go przerwę i wrócę do pracy. Na razie zostaję z Hanią w domu i bardzo się z tego cieszę. Fajnie, że mam taką możliwość, bo wiem, że niektóre mamy może chciałyby też zostać w domu z dziećmi, jednak no, życie jest życiem i nie mają takiej możliwości. Ja się na razie z tej możliwości cieszę i mogę z niej skorzystać. No, więc to tyle. Rozwiałam wszelkie chyba wątpliwości. A, chciałam jeszcze dodać, że opasek i wszystkich rzeczy, które robię na Handmade by Obydwoje, nie przestaję robić, więc tą moją pasję będę dalej rozwijać i mam nadzieję, że wam się ta moja pasja podoba i te moje wyroby. I bardzo wam dziękuję za te wszystkie zamówienia, zakupy, za zaufanie. No, to wiecie, do przodu. Zobaczcie, kto wstał. Dzień dobry. Hanuczka. Zadowolony, misiu? No bo świat jest piękny. Tej Hania jest uśmiechnięta. Cześć wszystkim śmieszkom. No, piesek tam jest. Piesek jest. Biegniemy do pieska, chodź. Boi się dziewczyna, czy się nie boi? Jesteśmy na molo. To jest woda. No w tamtym roku nad morzem to jeszcze nie czaiłaś, że to molo. A w tym roku uda się, chyba nie uda się pojechać na te wakacje. No chyba nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Na molo się nie czuję do końca dobrze, dlatego z molo idziemy. Chodź, złap tatinka. Idziemy zwiedzać świat. Hania, ty już potrafisz jednak w butach chodzić? Jacie! No, czy nie? Kropi. Daj rączkę. Chodź. Rączkę daj, ale myszko. Nie ma wysiłku. O, tata! Chodź. O! Wstaję. Bam. Smokol! Chodź, bierz wózek, mama, idziemy. No właśnie, czekajcie. Chodź do mamy! Nie na drogę, chodź do mamy! Ja tu czekam, z rączką. Mama, ja zwiedzam świat. Oho, tak by było szybciej, nie? I maminka! Hejo! A my dzisiaj kreatywnie, mamusia, bawimy się z cukrem. Jest taka frajda, że normalnie śliny nie umie połknąć. Siemanko. Będzie sprzątanie, ale trudno.
Co to byś chciała wysypać, widzę. Bardzo, oj, ale byś chciała wysypać. No. Chcesz wysypać to? Kochani, jest niedziela, jak widzicie, aura nie sprzyja. Jak pada słyszycie, deszcz. Chyba też. Właśnie, to chyba już słychać. U nas pada deszcz, nie wiem jak u was. No, nie jest fajna pogoda. A patrzcie na babcię. Bo jesteśmy właśnie u babci i u dziadka. I słuchajcie, planów było na dzisiaj sporo, zależy oczywiście od pogody. Przywieźliśmy piasek za testem, który kupiliśmy do piaskownicy i który tam widzicie, ale pada, jest mokro, nie, no, ma sensu. Nie ma sensu. Więc to może w kolejnym vlogu. Pod budą, że tak powiem, my tak, tak to nazywamy, pod antenką zostało, więc co, w kolejnym vlogu go wsypiemy na pewno. A teraz będziemy się żegnać. Mamy nadzieję, że wam się vlog podobał i mam nadzieję, że majówkę spędziliście w miłym, fajnym, sympatycznym gronie i mimo pogody odpoczęliście i bawiliście się dobrze. Tak, dokładnie. Trzymajcie się ciepło, zapraszamy was na kolejnego vloga. Oczywiście. No i co? No i się widzicie już ze mną, bo to znowu będzie tygodniowy vlog. Oni się cieszą pewnie, że z tak? Nie, no, ciebie chyba też lubią. Trochę, nie? Pewnie tak. No. Trzymajcie się. Pa.